Od kilku lat trwają prace mające na celu wsiedlenie stada żubrów do Puszczy Augustowskiej. 5 lat temu w naukowym opracowaniu oceniono szanse i wskazano najlepszą lokalizację ostoi dla żubra. Wybrane tereny są odpowiednie, o czym świadczy obecność pojedynczych, migrujących samców. Były przeprowadzone 2 badania. Jedna to taka analiza uwarunkowań siedliskowych, przyrodniczych, drugie badanie socjologiczne. To badanie wskazało nam, że należy przeprowadzić szereg akcji, warsztatów podnoszących poziom i wiedzy, i znajomości problemu, żeby w przyszłości móc spodziewać się wyższego poziomu akceptacji społecznej. W badaniu tych uwarunkowań przyrodniczych, siedliskowych wykonana została analiza wieku drzewostanu, siedlisk hydrogenicznych, potencjalnego żeru i osłon. Mam tutaj na myśli gospodarkę leśną, rolną, turystyczną, transportową. Korzystając z wiedzy i doświadczenia naukowców oraz praktyków, przez kilka lat nadleśnictwa realizowały prace poprawiające warunki siedliskowe, aby spełniać potrzeby żubrów. Lokalizacja reintrodukcji żubrów w Puszczy Augustowskiej na terenie nadleśnictwa Płaska i na terenie nadleśnictwa Augustów została wybrana nieprzypadkowo. To na naszych terenach są największe kompleksy łąk śródleśnych. Mamy w tej chwili ponad 80 hektarów łąk, w większości już pięknie zreintrodukowanych, i przygotowując się jakby do tej reintrodukcji działamy już od kilku lat. Czyli jesteśmy jakby przygotowani na przyjęcie tego stada podstawowego. Wykonaliśmy w naszym nadleśnictwie Augustów prawie 9 hektarów poletek żerowych przygotowanych dla żubra i 4 oczka wodne. Zamierzamy zrobić jeszcze 30 hektarów poletek żerowych. Zrobimy jeszcze dodatkowe oczka wodne, lizawki, zbudujemy zagrodę adaptacyjną w tym roku i magazynopaśnik, żeby można było przetrzymywać paszę, dokarmiać żubry w stałym miejscu. Początkowo sceptycznie nastawiona lokalna społeczność dzięki prowadzonym warsztatom i spotkaniom przekonała się, że wprowadzenie żubrów może mieć więcej zalet niż wad. Poprawa siedliska wpłynęła korzystnie na inne gatunki roślin i zwierząt, co wykazano w badaniach pilotażowych naukowców z SGGW. Puszcza Augustowska jest bardzo cennym przyrodniczo miejscem, jest bardzo duża liczba gatunków. No i takim przykładem jest chociażby traszka grzybyniasta, została stwierdzona w 2 miejscach. I to jest ewidentny przykład, że działania nakierowane na ochronę żubra również przyczyniają się do ochrony takiego gatunku jak traszka grzybyniasta, która jest gatunkiem pod ochroną ścisłą i wymagającym ochrony czynnej. Robiliśmy również analizę składu gatunkowego drobnych ssaków na łąkach tworzonych oraz składu bezkręgowców. Głównie skupialiśmy się na biegaczowatych. Nowe stado tworzyć będą starannie wybrane zwierzęta ze stada z Puszczy Boreckiej. Przed transportem wykonano wymagane przez powiatowego lekarza weterynarii badania. Najstarsza krowa, będąca przewodniczką stada, została wyposażona w obrożę telemetryczną, dzięki czemu będzie możliwe śledzenie wędrówek stada. Część zwierząt została już przewieziona do zagrody aklimatyzacyjnej, w której przebywać będą przez najbliższe tygodnie. Będzie to czas na zaadoptowanie się do nowych warunków oraz ustalenie hierarchii w stadzie. Wsiedlenie żubrów na teren Puszczy Augustowskiej jest zwieńczeniem wieloletnich przygotowań. Udało się to dzięki zaangażowaniu i ścisłej współpracy wielu osób, praktyków i naukowców.